czwartek w hali sportowej zespołu szkół w Stadnickiej Woli odbył się niepodległościowy turniej piłki ręcznej dziewcząt rocznika 2004 i młodszych. Zorganizowano go z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Zwyciężyła drużyna gospodarzy. Impreza objęta była honorowym patronatem burmistrza miasta i gminy Końskie Krzysztofa Obratańskiego, który ufundował także nagrody. Z kolei fundatorem pucharów oraz organizatorem całych zawodów był uczniowski klub sportowy Olimpia Końskie. Turniej był rozgrywany systemem każdy z każdym, a wzięło w nim udział 6 szkolnych zespołów. Rozegrano 15 emocjonujących meczów, a po podliczeniu punktów okazało się, że zwyciężyły dziewczęta ze Stadnickiej Woli. Na kolejnych lokatach uplasowały się kolejno SP Rogów, SP Kazanów, pierwsza drużyna SP1 Końskie, druga drużyna SP1 Końskie oraz trzecia drużyna SP1 Końskie. Wyniki poszczególnych spotkań znajdziecie Państwo w artykule poniżej materiału wideo. Najskuteczniejsze zawodniczki Lena Musielewicz i Karolina Patynowska zdobyły po 19 bramek. Najwszechstronniejszą w turnieju wybrano Mają Sielezin, a najlepszą bramkarką Angelikę Adamską. W swoich drużynach za najlepsze uznano Stadnicka Wola, Justyna Kucharska, Rogów, Nadia Połeć, Kazanów, Oliwia Michalska, Szkoła Podstawowa nr 1, Ewa Szczapińska, Małgorzata Kania i Aleksandra Zbruk. Wyróżniono także Julię Wilczyńską z SP1. A już w sobotę od 9 w hali sportowej w Stadnickiej Woli UKS Olimpia Końskie organizuje doroczny, duży, mikołajkowy turniej piłki ręcznej dziewcząt. Udział w nim potwierdziło 7 drużyn. Dla najlepszych będą oczywiście puchary, a dla wszystkich mnóstwo słodyczy.